Cześć, ja jestem Anjon i porozmawiamy dzisiaj o tym, co zrobić, żeby rajd z gry dającej rozrywkę nie stał się dla nas źródłem ciągłej irytacji. Niedawno mogliście zobaczyć na kanale The Cruxa film o podobnej treści, link do niego znajdziecie w przypiętym komentarzu, ale ten temat jest na tyle ważny, że postanowiłem poruszyć go i tutaj. W tym tygodniu w jednym z komentarzy Saonix, który niedawno zaczął swoją przygodę z Raid, napisał, że czuje się przytłoczony przez eventy w Raid. I ja mu się wcale nie dziwię. Od kilkunastu tygodni jesteśmy poddawani ciągłej presji. Płynnie przechodzimy z eventu w event, z fuzji w Heroes Path, z Heroes Path w Titan Event. Rywalizujemy w turniejach o czempionów albo o ich dusze. Palimy zasoby, które zmagazynowaliśmy grając w Wait Shadow Legends. I chyba nie tylko ja mam wrażenie, że marketingowcy Plerium wypowiedzieli nam wojnę. Nie życzą sobie, żebyśmy mieli jakiekolwiek zasoby, a to dlatego, żebyśmy musieli sięgnąć do portfela, kiedy wyskoczą z następną, nie do pominięcia ofertą. Dzisiaj na przykład wystartował Summon Rush Event, w którym zbieramy punkty do Titan Event i jest on połączony z gwarantowaną Void legendą Narcesem, partnerem naszej ostatniej fuzji. Jedyne 110 Voidów i jeśli tylko macie tyle Voidów, bierzcie go bez wahania. Czempion jest świetny. Problem zaczyna się wtedy, kiedy tak jak ja, macie tylko część potrzebnych shardów i mój mózg zaczyna wtedy rozważać scenariusze. Czy dam radę znaleźć w sklepie brakujące shardy? Plarium postara się o to, żebym dał radę. Ile będzie to kosztowało? Kwota niby spora, ale czempion jest tego wart. Tu zaczynam sam siebie usprawiedliwiać. Będę miał odpowiedź na duet Mariczka Taras na arenie. To ciąg dalszy usprawiedliwiania. No może przekroczę budżet na ten miesiąc, ale odpuszczę wydawanie w przyszłym miesiącu. Bardzo kreatywne podejście do usprawiedliwiania się. Albo do tej pory grałem free to play, ale ostatecznie gra mi się podoba, więc dołożę się do jej finansowania. To jest na przykład moje oryginalne usprawiedliwienie, kiedy po raz pierwszy w styczniu tego roku wydałem kasę w Raid. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Raid jest bardzo dobrą grą, z tym, że pod maską marketingowcy Plarium prowadzą z nami zupełnie inną grę. I są w tym naprawdę świetni. Mają dobrze zdefiniowane cele i strategię ich realizacji. Na przykład stworzyli problem dla grupy wydającej najwięcej kasy w grze, tak zwanych krakenów, wypuszczając OP duet na arenę, który natychmiast zdominował metę, odsuwając w cień wszystkich poprzednich czempionów. Następnie, po odpowiednio długim czasie czerpania zysków z ukraińskiego duetu, wypuszczają lekarstwo na chorobę, którą sami stworzyli. Wcześniej odpowiednio przygotowując pod to grunt, czyli pozbawiając tylu graczy, ilu tylko się uda, zasobów, żeby musieli sięgnąć do portfela. Strategia genialna, ale jak się przed nią obronić? Według mnie potrzebujecie uświadomić sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, poza specjalnymi akcjami, takimi jak teraz z czempionami Monster Hunter, będziecie mogli zdobyć tego czempiona przynajmniej jeszcze w kilku eventach tylko w tym roku. To oczywiście może nie być gwarantowany czempion, tylko na przykład progresywne szanse, ale okazje będą się pojawiać. Po drugie, należy jasno określić swoje cele. Na przykład, jeśli tak jak ja zbieracie shardy na Sifi, to nie dajcie się rozpraszać, zbierajcie dalej. Nawet jeśli następny event Sifi się pojawi, a ja nie będę miał jeszcze odpowiedniej ilości shardów, poczekam na następną okazję. Obywałem się bez niej do tej pory, mogę poczekać jeszcze trochę. Nawet bez eventów macie co robić w Raid. Czy są to misje na Arbiterkę lub Ramantu, czy zdobywacie legendarne książki, gdy tylko pojawią się w eventach, czy lecicie po Lidię w Faction Wars, czy budujecie team na Clan Bossa, czy Hydrę Nightmare. Każdy z nas powinien mieć ten plan na swój progres. Raid to maraton, a nie sprint. Świetnie powiedział The Crux i też u mnie kolejka czempionów do robienia masterek w Minotaurze jest tak długa, że końca jej nie widać. Podsumowując, każdy z nas ma swój raid. Znajdźcie cele krótko i długoterminowe, które dadzą największy progres waszemu kontu i trzymajcie się ich. Możecie być pewni, że Plarium zrobi wszystko, żeby wam się nie udało,
ale ja w was wierzę. Dzięki, że wpadliście i do zobaczenia. Cześć!